Cały dzień w nogach, więc pozwolę sobie z panami usiąść. Pora jest późna, no ale naprawdę nie chciałbym tego punktu pominąć, bo tutaj jest o czym rozmawiać. Szanowni panowie, rozpocznę po prostu może od tego, że poproszę o kilka słów oceny aktualnej sytuacji na rynku pracy. My już czwarty od rzędu robimy taką debatę HR-ową. Zresztą pierwsza też była z panem Markiem w 2016 roku u nas na samicie. Już wtedy były liczne opinie, że jest źle. Rocznie mamy różne osoby związane z osobami ludzkimi na samitach. Oceny przyczyn stanu są różne. No to może po prostu zatem na początek. Jak panowie oceniają, bo jak wygląda aktualnie sytuacja na rynku pracy, powiedzmy, jak się zmieniła przez ten rok i jakie są perspektywy? Od razu już może nawiążę na właściwe otwarcie rynku pracy niemieckiego do Ukraińców. Czy panowie sądzą, że to może nami wstrząsnąć, czy to są jednak zanadto zbyt ostre straty na lata, o tak to nazwijmy. Panie Rejku, poproszę. Może tak jak wspominałem, znam wielu szefów HR-ów w firmach produkcyjnych mojej okolicy i powiem wam, że sytuacja nie jest dobra, brakuje ludzi do pracy, natomiast co się dzieje? Firmy mają przerost zatrudnienia z obawy na to, że jak rozstaną się z ludźmi, to oni do nich nie wrócą. Także to jest dodatkowy koszt firmy ponosą, żeby utrzymać ludzi. To jeśli wiem, to wszystkie firmy tak robią. Ja mogę potwierdzić, ja bardzo dużo pracuję z firmami akurat z branży tego mniej reprezentowanej w postaci dostawców ERP, ale z branżą informatyczną i tam funkcjonuje coś takiego jak ławka rezerwowych. Ale z tego co wiem, to część firm w Polsce IT, międzynarodowych koncernów polskich firm zdecydowała się zlikwidować te ławki rezerwowe już w tym roku, ponieważ zmusiła ich do tego sytuacja też trochę ekonomiczna w IT. Ale potwierdzam, tak? Dużo firm trzyma ludzi na zapas. Jeśli tak chwileczkę, bo tam prewencja mogę wypełnić. Jeśli chodzi o klientów, pytanie jest otwarte, nie wiadomo jak będzie, natomiast pamiętajmy, że te firmy niemieckie u nas produkują. I oni też analizują sprawę, że jeżeli się otworzą, to ta tańsza siła robocza, co jest w Polsce, też zniknie i będą mieli problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb. Także to jest też polityczna sytuacja. Bo ja nie wierzę. Jeżeli się otworzą, to otworzą się na specjalistów z wąskich dziedzin. I to też z poziomu produkcji, techników. Myślę, że tak będzie. Słyszałem to samo od temu w innym miejscu, na tej konferencji pani Mikołaju. Czy pan się zgodzi, że należy się aż tak tego mocno obawiać? Dziękuję państwu. To jest tak, że bardzo dużo było szumu, bo oceniało się, że 50% Ukraińców jest zainteresowanych przeniesieniem, prawda, jeśli chodzi o Niemcy, ale tak naprawdę Niemcy szukają innego charakteru pracowników. U nas 80% Ukraińców przyjeżdża tymczasowo. Bo my nie tworzymy w ogóle tych warunków, też bo oni już się z nich dawali osiedlili. Natomiast Niemcy szukają tysiącami, czyli tych pracowników wykwalifikowanych i tworzą te warunki. Wymagania, które narzucili, spełniają właściwie bardzo mały procent tych ludzi, którzy u nas pracują, bo tylko 1,5% z nich mówi w ogóle nie po niemiecku, a to jest jeden z warunków. Tam można pojechać na 6 miesięcy, będzie można pojechać na 6 miesięcy szukać pracy, ale trzeba mieć pieniądze na to, żeby się utrzymać do ogólnie, trzeba powiedzieć, że się ma kwalifikacje, że się mówi. Także większość z nich po prostu się nie nadaje, więc mogą chcieć, ale może nie jest najlepiej, ale na tą chwilę nie ma takiego zagrożenia. Jeśli chodzi o samą sytuację na rynku pracy, to jest ona ciekawa, bo mieliśmy we wrześniu najniższe bezrobocie 30,5%, a z drugiej strony, jak patrzę na parametry perspektyw zatrudnienia, to w tej chwili na początku roku jeszcze większość firm chciało zatrudniać, a w tej chwili tylko około 13-15%, a 80% tak się wstrzymuje teraz, prawda? Wiadomo, co się będzie ten kryzys, czy nie. A jeśli chodzi o rynek jeszcze niemiecki, to bardzo jest też dla mnie ciekawa, wystąpiąca kwestia. My mamy dużo w Polsce centrów usług wspólnych. Niemcy nie byli do tej pory aktywni, ale ponieważ u nich jest spowolnienie, to jest dla nich dobry moment, żeby szukać właśnie oszczędności, przenosząc pewne funkcje do Polski. I może być paradoksalnie odwrotnie, że będzie spowolnienie, a my będziemy mieli jeszcze mniej ludzi, dlatego że
stali po prostu na te filmy, to się będą przenosić do lokalizacji. Powiem tak, kontrowersyjnie. Wcale w Polsce nie traktuje to tak. Tylko za komuny było 3 razy mniej urzędników w różnych sektorach, tam ZUS-ów, skarbówki i samorządów. Rynek, po prostu jest przeregulowanie formalne raz ze względu na Unię Europejską, która tworzy tysiące, triliony różnych dziwnych dokumentów, a my po prostu dobudowujemy piętra w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich i starostwach, także to jest problem, ale to oczywiście się wentylało, tak? Temat też szeroki, bo nie ma miejsca, nie będę go rozwijać, natomiast jakby to zmienić, skasować CIT, PIT i ZUS, to ci ludzie będą musieli się kwalifikować, bo te instytucje są tak, no i te podatki są zbędne. Same się przeżerają pieniądze w nich. Dziękuję bardzo. Jesteśmy się, że po pana... Czy jakiś głos? Jeszcze nie. Jestem w środku wstąpieniu pana Bartoszata. Ja może od razu popytam na świeżo, bo no, wiem po prostu przez rozmów, że są sytuacje, że o tym, że pracownik przychodzi z jednej firmy do drugiej, to jest kwestia 50 zł na miesiąc. Ta firma jest często po drugiej stronie ulicy w parku przemysłowym, więc dalej to nie jest żaden problem. Czy być może właśnie programy motywacyjne, podejście takie prowiderskie może być tutaj kluczowe, żeby ci pracownicy pozostawali, no bo to nie jest tylko problem, że nie ma nowych, ale że odchodzą aktualnie. Moim zdaniem te benefity są i tak już tak silne w większości firm, że to nie stanowi dodatkowego motywatora, takiego, który by powodował, że ktoś przechodzi, bo tutaj już, tutaj jest coś, nie wiem, jest duch smerta tutaj u Melika. Natomiast oczywiście opinia na temat pracodawcy jako takiego, ja bym nie powiedział, że ten employer branding jako taką też jest istotne. Natomiast jeżeli mówimy o dwóch zakładach w małej miejscowości, no, w średnim mieście w Polsce, mamy zakład obok zakładu, po jednej stronie, po drugiej stronie miasta, powiem tak, no, ludzie gadają i wiedzą, gdzie się pracuje lżej w ich odczuciu i gdzie są bardziej szanowani. I no, my powiem tak, mamy dużo projektów interwencyjnych, gdzie tak naprawdę chodzi o to, aby poprawić ten employer branding z poziomu takiego właśnie brygadzisty, z poziomu tego pierwszego frontu zarządzania. Tak? No bo jakby ludzie mają, że uważam, że ludzie w Polsce naprawdę bardzo dobrze się żyje i tym pracownikom też się bardzo dobrze żyje. I teraz trochę inna potrzeba wychodzi na wierzch. Moim zdaniem ta potrzeba szacunku jest coraz bardziej istotna. Tego, jak ktoś jest traktowany w firmie przez swojego bezpośredniego szefa. To jest moim zdaniem kluczowe w tej chwili. A to także jest kluczowe z punktu widzenia, czy ten szef potrafi tego pracownika, z tego pracownika wydobyć potencjał. Ja nie mówię, tak nie chcę używać wyświetlanego słowa, zmotywować poza finansowo. Wydobyć potencjał i zachęcić do pracy. Jeśli mogę, my zrobiliśmy sobie klub pasowy z firm, z naszej branży, z naszej okolicy. Że my się kalibrujemy, bo nie chcemy się kanibalizować, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, zgadza się oczywiście, przywództwo jest bardzo ważne, kluczowe, bo czymś trzeba się różnić. Ten szacunek jest istotny. Kluczowe stanowiska to brygadziści. Często koledzy stają się przełożonym i im jest trudniej. Trzeba ich po prostu uczyć, ale wzorce zachowań powinny iść właśnie od ich szefów. Nie oczekujmy, że wyślemy kogoś na szkolenie, że nagle się naprawi wszystko. Tu trzeba zacząć od siebie, zmienić swoje zachowane, swoje postawy, pokazywać szacunek współpracownikom. Ja tutaj dodam, bo bardzo fajne badanie się ostatnio okazało, Aleksandra, swojego pracownika. I tam się okazuje, że w ogóle firmy przykładają nadmierną uwagę do tych benefitów, a zapominają o podstawach. Ja się tutaj zgadzam, bo jeśli tak spokojnie już zarabiają tyle, że ich stać po prostu na płacenie kredytu, prawda, mają bezpieczeństwo pracy, już narząd zespołu, ale 90% szefów nie chwali swoich pracowników. I teraz oni nie wiedzą, do czego oni są chwaleni. Obawa jest taka, prawda, że jak się go pochwali, no to za chwilę przestanie pracować, bo przecież jest ten, ale to można inaczej załatwić. Także absolutnie to jest kluczowe. I jest wiele sposobów, w których można ich motywować. Dzisiaj takim bardzo dobrym trendem zarządzania już jest personalizacja. Jak są benefity, to nie wszyscy muszą dostawać kartę multisportu, bo pracownika w wieku 50 lat będzie motywowało co innego, prawda, niż młodego człowieka, który może do kina po latach pójść. Także to można zrobić i na benefitach. Widać to na biurach, prawda, różne
personalizowany pod konkretne potrzeby ludzi, bo my byliśmy przyzwyczajeni, że robimy jakiś standard dla wszystkich, tak? A to tak nie jest, więc proszę powiedzieć. Ja powiem tylko o propos tych pracowników, którzy mają różne preferencje. Ostatnio usłyszałem od kogoś i słuchaj, u nas po prostu firma wymyśliła świetny sposób. Mamy takie kółko wędkarskie u nas i nam normalnie firma finansuje autokar i jeździmy sobie na łowiska gdzieś tam na drugi koniec Polski. Tylko autokar na Wodzeńcu. To znowu do zakomuny. Na grzyby się jeździ, będzie dalej. Dobrze. Kolejne pytanie. Już panie spole się wzięło. Tutaj mówimy o lukach konferencyjnych przestrzeniach, które są właśnie w inkubacji dla produkcji. O różnych problemach. Padł też taki problem, że wykluczenie komunikacyjne. O nim zapomniałem, ale ostatnio byłem gdzieś z tym spacerze w niedzielę, na mieszkam w Poznaniu i zauważyłem, że wszystkie możliwe większe parkingi są zawalone autobusami jednej firmy, które tylko mają odpowiednie plakietki Amazon, Imperial Tobacco, Strauss Cafe itd. itd. Jest ten problem z tą komunikacją, o czym też słyszałem, kiedy byłem w zakładzie w Stykowie, firmy Koenig bodajże, która zrezygnowała na 2 miesiące z dowożenia pracowników własnym transportem i musiała szybko to przywrócić, bo szybko ludzie odeszli. Jaki duży jest to problem? Bo mówi się o tym tak na poziomie tych mieszkańców miejscowości, wiadomo, biedniejszych regionów, ale czy te wszystkie wielkie parki przemysłowe, czy w Tczewie, czy pod Poznaniem, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, byłyby w stanie funkcjonować, gdyby firmy nie musiały same to transportu załatwiać? Czy w Tczewie nie ma tego problemu, żadne firmy tego nie robią. My kiedyś mieliśmy swój transport autobusowy, wynajmowany na zewnątrz, ale zauważyliśmy, że spadła jakby frekwencja w autobusach i mieliśmy niezłą linię komunikacyjną, ona kosztowała, tego co pamiętam, 3 miliony złotych. Teraz dało się nawet 3 miliony. Podjęliśmy decyzję, skasowaliśmy te autobusy. Ludzie sami się organizują i jakoś to działa, ale wiem, że w niektórych, szczególnie w firmach dużych, są bardziej oddalone. W Czechach żyje 60 tysięcy ludzi, także tu akurat my nie mamy takiego problemu. Też jeżeli chodzi o kadrę wyższą specjalistów, to do Gdańska jest 35 km, także my akurat takich problemów nie mamy. To jestem zaskoczony, powiem szczerze. Ja powiem tyle. Jeden z naszych klientów z korzystami analizując sytuację wypracował rozwiązania, potem mieliśmy też okazję, przyjemność i zaszczyt kierować zespołem, który tworzył taką aplikację. Aplikacja carpoolingowa dla pracowników, do której po zalogowaniu się, to jest aplikacja na telefon, po zalogowaniu się można się umawiać na wspólne przejazdy. Chodzi tutaj o firmę, która akurat ma swój oddział, znaczy nie siedzi na oddział firmy, ale zatrudniająca około 200 Polaków jest w Ostrawie. Ściąga pracowników z Polski z promienia mniej więcej tam nawet 80 km. Pracownicy z tej chwili sami dzięki aplikacji umawiają się na dojazdy. Świetnie to działa. A to jest freelancerowe może? To jest akurat ich rozwiązanie. Nie wiem, czy wyjdą z nim na zewnątrz, ale być może zdecydują się na sprzedaż także. Aczkolwiek myślę, że takie rozwiązania są dostępne już i można z czegoś skorzystać. Znaczy, panie Rebu, myślę, że to naprawdę to jest aplikacja i napisanie aplikacji takiej to jest, podejrzewam, kwestia 2 dni i kosztów maksymalnie 3-cyfrowych, więc tutaj nie ma się czego obawiać. Ale skoro tutaj już jesteśmy, to właśnie chciałem zapytać najpierw może pana Mikołaja, no bo tak naprawdę sądzili, że technologie pomagają w tym produkcyjnie w ten sposób, że jest automatyzacja, no nie potrzeba tyle ludzi, ale dzisiaj trochę widzieliśmy różne ciekawe rzeczy z obszaru IT i rozwiązań krajowych, które u pana Alka w wykładzie bardzo mocno działają. Czy sądzi pan, że warto inwestować w takie rozwiązania, żeby to budować przejrzystość tych właśnie działań krajowych, ścieżki awansu i tak dalej, i tak dalej? No, czy jednak pracodawca bardziej zyska na tradycyjnych metodach typu MikroEBM i marketing szeptany? Ja w ogóle mam doświadczenie w ogóle z introdukcyjnym, tak? Ja nie jestem z HR-u, natomiast robiliśmy aplikację HR-ową, bo nam to było potrzebne, tak? Może ja powiem krótko,
co to jest, bo zrobiliśmy po prostu platformę, gdzie działamy w ogłoszeniach, w systemie poleceń. To dzięki tej platformie możemy pracować z setkami rekruterów, rekruterów i agencji w ramach jednego regulaminu, czyli taki booking.com do rekrutacji. Tak? I dokładnie półtora roku temu w tej sali na konferencji Plusu Biznesu prezentowaliśmy, w jaki sposób powinny pracować HR albo te firmy ze startupami takimi jak nasz. I daliśmy takie zdjęcie, tak jest jak ślimak. Podchwycili to dziennikarze. No, rzeczywiście tak jest. Do tej pory HR był takim najbardziej tradycyjnym i w sumie wycofanym technologicznie obszarem w firmach, korzystającym głównie Excela. Także Flex jest dużo dalej, także to już jest bardzo dobrze. Natomiast większość firm rzeczywiście jeszcze tam jest. I dzisiaj jest tak, że digitalizacja jest wszędzie, automatyzacja jest wszędzie i 50% szefów firm prezesów oczekuje od HR nie tylko, że będą wspierać tę digitalizację, ale w niej uczestniczyć. Żeby robić coś lepiej, coś szybciej, żeby mieć czas na bardziej strategiczne zajęcia, warto to robić. Tylko problem jest taki, że czasami właśnie w wyniku tego tradycyjnego podejścia i zamknięcia technologii, to czasami na przykład, bo to co zrobiliśmy nie trzeba wdrażać, można używać od razu. Czasami naprawdę rok rozmawialiśmy z HR o czymś, co można przetestować dwa tygodnie. I okazuje się, że tam, gdzie HR jest dynamicznie otwarty, to nie ma problemu, a tam, gdzie nie, no to szefowie produkcji, szefowie finansów, szefowie sprzedaży, oni mają problem tak naprawdę, że nie mają ludzi, to nie HR tak bezpośrednio, więc oni potrafią się sami zarejestrować, albo inaczej, lepiej powiedzieć HR, słuchajcie, to jest coś fajnego, wy też musicie być otwarci, kompetencje przyszłości, to jest otwartość, adaptacja na zmiany, przetestujcie to rozwiązanie. Bo tak naprawdę to, co chodzi, jest bardzo, od tego czasu, zaczynając w 2013 roku, i wtedy mało co było. Dzisiaj, jak się pójdzie na konferencję HR, bo tam jest pełno rozwiązań, niektóre są za darmo, nie trzeba ich wdrażać. I my zachęcamy zarówno po stronie produkcyjnej, jak i po stronie HR, po prostu zobaczcie, gdzie macie problemy, przetestujcie. To, co wam się nie spodoba, zostawcie, a to, co wam się spodoba, to weźcie. I dzisiaj jest czas na działanie, a nie na wakacje. Także na pewno. Panie Janku, chciałem powrócić do tego, o czym zaczął mówić podczas prezentacji. To jest temat, myślę, bardziej teraz szerszego rozwinięcia, a mianowicie poza też szkolnictwem i tego, jak to wygląda na punkcie współpracy biznes państwo, a może nawet mam takie wrażenie, biznes samorządy, a może nawet przede wszystkim biznes szkoły. Ponieważ pan się to bardzo angażuje, proszę nam powiedzieć, jak to z pana punktu widzenia wygląda, kto jest stroną inicjującą, jak pan ocenia rząd działania na poziomie krajowym, jakie ma pan rekomendacje, żeby uzdrowić sytuację, no, która jak wszyscy mówią jest po prostu, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, dramatyczne. No, temat rzeka, oceaniczny, można powiedzieć. Po pierwsze, system jest skopany w Polsce, dlatego że jeśli, nie wiem czy wiecie, ale szkoły podstawowe teraz zarządzane są przez gminy, szkoły średnie przez starostwa i tak naprawdę co obchodzi jakiegoś tam burmistrza, wójta, co ci później, co będzie po prostu chcą robić. No, mają jakieś tam procenty testów, tak? A jak oni się jeszcze nie lubią, to nie ma żadnej współpracy, jaki jest los tych absolwentów. Także trzeba było system zmienić tak naprawdę. Co nie wiem, po co jest tak wygląda, może całowo. Druga rzecz, na to się nakłada, wartości. Wartości, które są tam urywane przez ideologię różną, można powiedzieć, zachodu, czyli zachodniej cywilizacji. I teraz wartości jako sprawy, po prostu nie ma go. Rodzina, tak, przyjaźń, to nie ma takich wartości. Wartościami jest materializm, konsumpcjonizm. I skutki teraz mamy, się dziwimy, dlaczego ci młodzi ludzie tacy są. Oni nie są tacy, bo się tacy rodzą, tylko są przez maszynę systemową i wszystkich tak wartością dla kogoś autorytetem jest jakaś youtuberka, czy wyście różni są przez system tych smartfonów dołowani, moim zdaniem. Tak? I teraz to, co ja proponuję? Proponuję wyjść do dyrektorów szkół. I w nim jest klucz, nawet organ prowadzący, czyli starosta, nie ma wpływu na dyrektora szkoły, w ogóle chwalę system, czyli szef nie ma wpływu na tego dyrektora, dyrektor może sobie robić co chce. A dyrektor jakie ma cele?
przecież nauczyciele muszą mieć prawa. I czy oni zajmują się w szkole zawodowej wygliniarstwem, czy to jest w domu niepotrzebne, ale nauczyciele są i uczniowie idą w taki system. Wywierać wpływ poprzez wstyd, chodzić do starosty, powiedzieć, że takich zawodów potrzebujemy, a nie takich, i ich punktować. A to trwa lata. Ja sobie to wyrobiłem w szczebie. To była orka, naprawdę ciężka, ale samo się nie dzieje, że to zawsze, to zawsze jest fleks do dyrektora szkoły, nigdy dyrektor szkoły nie fleksa. No, nie, żaden dyrektor do mnie nie przyjechał, ze szkoły rolniczej. Żeby pomóc im jakieś zawody, to był dyrektor, dyrektorka. Jakby wszyscy byli tacy dyrektorzy w kraju, to szkolnictwo zawodowe zostało na bardzo wysokim poziomie, bo ci uczniowie z tej szkoły też przychodzą, oni są w porządku. Oni są naprawdę, chcą się uczyć, chcą się kształcić, chcą pracować. Mają jakoś wytworzone w tej szkole, szkoła podlaska, rolnicza, tam są te wartości, jak wiemy. A im większe miasto, tym mniejsze wartości. Ja może powiem z perspektywy praktyka, ponieważ wykształcenie jestem nauczycielem. Pracowałem przez chwilę dosłownie w szkole podstawowej. Uważam, że szkolnictwo podstawowe to jest podstawa, to jest oczywistość. I ona jest najbardziej zgniłe w Polsce, bo uniwersytety się reformują, jesteśmy też tego świadkiem, przyczyniamy się jako państwo też do tego zjawiska. W tym roku chociażby przeprowadziliśmy was 8 dużych development centrów dla kadry administracyjnej uniwersytetów publicznych. Ja myślę, że studenci zagłosują nogami, oni pójdą tam, gdzie będą widzieli, że jest lepiej i przerywanie studiów na uniwersytecie, jednym z takich dużym uniwersytecie, ja jestem z Krakowa, to sobie możecie dopowiedzieć jakim, przerywanie studiów na tym uniwersytecie przez studentów z tego powodu, że poziom kształcenia jest niewystarczający, jest na porządku dziennym ostatnio. Ja uważam, że akurat zmiana tego etosu pracy, zmiana w ogóle podejścia do życia istnieje, ona się dzieje w Europie Zachodniej, mam duży kontakt z młodymi osobami z Francji, z Niemiec, z Belgii i widzę, że oni już mają to inaczej, oni widzą, prezentują. To do nas dojdzie, myślę, że dzień nam się wydaje około 5 lat i będzie duża zmiana wśród młodych ludzi, jeśli chodzi o patrzenie na pracę, na to, co jest wartością. Natomiast uważam, że to, co Pan powiedział, czyli tam, gdzie gmina jest, tam, gdzie są te kompetencje w zarządzaniu szkołą podstawową, te dzieci, które są w wieku, no chociażby z punktu widzenia językowego, 12 lat to jest taki wiek, w którym dopóki, jeżeli do 12 roku życia, 13 roku życia nie nauczyłem się obcego języka, to są bardzo małe szanse, że ja się go w ogóle nauczę. Tutaj bym stawiał raczej niż na kształcenie już wyższe, bo tutaj, tak jak mówię, już bardziej świadome osoby i oni zagłosują na mnie. Dziękuję bardzo. Panowie, no już podsumuję w takim razie ten zdecydowanie zbyt długi dzień. Na koniec przygotowałem takie pytanie, które zadawałem już rok temu. Zostałem z nim troszkę zrugany. Wynikało z niego, że my powinniśmy czekać na kryzys i z niego się cieszyć, czy wtedy potrzebują ci ludzie. No ale pozwolę sobie zadać to pytanie ponownie. Czy sądzą panowie, że kryzys, recesja, wiemy, mało istotne, chyba będzie wcześniej lub później. No, według przedwczorajszego odczytu BMI to bardzo szybko, ale to będą statystyki skaczą, więc jeszcze się dokładnie nie przejmujmy. Czy on coś zmieni? Czy też w związku z takimi czynnikami, jak właśnie to, że Niemcy będą nas wciąż musieli produkować, idzie Brexit, ale są przyjmowane pierwsze ruchy przez firmy z tamtego obszaru. Po prostu, czy rynek pracownika u nas w takiej postaci jest teraz, kiedyś się skończy? Może Pani właśnie. Znaczy to jedno rzecz trzeba jeszcze wyjaśnić. To nie jest tak, że mamy rynek pracownika ogólnie. Rynek pracownika jest w niektórych obszarach. Jesteśmy na konferencji produkcyjnej, jak najbardziej. Nie ma operatorów maszyn, nie ma operatorów mózgów głowych, ale jak zaczniesz szukać dyrektorów handlowych czy prezesów, to okaże się, że jest to rynek pracodawcy. Teraz, jeśli będziemy mieć spowolnienie, to spowolnienie jest okoliczna sytuacja, ale tutaj jest, nikt o tym nie wspomniał tutaj. Jednym z megatrendów na świecie, jeśli chodzi o rynek pracy, jest zmiany społeczne, starzenie się społeczeństw.
za 30 lat w Polsce, w krajach OECD w ogóle, co drugi pracownik będzie miał powyżej 55 lat. Tak? Więc nasz będzie 4 miliony do tego czasu. Z drugiej strony ci pracownicy są w tej chwili dyskryminowani, w ogóle nie wykorzystywani. Ale dalej nie będzie informatyków, tak? A tak będzie kryzys, dalej będą potrzebni. Te kompetencje w przyszłości będą się zmieniać. Tak fajnie pokazano, że szkoliście tych ludzi w tych zawodach, tylko że na przykład za 15 lat może się okazać, że w ogóle będą takie zawody, których w ogóle nie było. Dzisiaj 60% uczniów, którzy rozpoczynają naukę, będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Więc moim zdaniem, tak, oczywiście kryzys złagodzi sytuację, ale jak rozumiesz? Ja myślę, że kryzys zawsze czyści wiele rzeczy. Czyli ja bym nie sądzę, żeby się zmienił rynek, jeśli chodzi o tak wysadnisko produkcyjne zbyt mocno. Natomiast wyczyści wiele różnych zjawisk, które się dzieją i też uświadomi być wielu, głównie w firmach właścicielskich, tam gdzie się pojawią jakieś spadki i będzie trudno w mętnej wodzie schować różne zaniechania, marnotrawstwa i po prostu brak często zarządzania, no spowoduje, że część z tych firm będzie albo szukała wsparcia, albo będzie musiała w jakiś sposób się sama uzdrowić. No tak, na koniec może, oczywiście, że będzie kryzys. A kiedy zawsze jest jakaś cykliczność, tak jak w przyrodzie jest wiosna, to jesień, zima, to tak samo jest w gospodarce. Natomiast podłożem, co jest podłożem tego kryzysu, trzeba się zastanowić. Bo kiedyś, można powiedzieć, gospodarka była gospodarka rzeczy, wytwarzania rzeczy, a teraz gospodarka jest finansowa. I to te banki robią, i te wszystkie różnego rodzaju instrumenty, to one powodują moim zdaniem kryzys. Ja nie wiem, czy to teoria fiskowa może być, czy to nie jest to celowo robione, żeby na przykład przyjmować rynki jakieś, tak? A to, żeby jakaś waluta czy kruszce staniały, żeby coś tam zrobić, tak? Jak mówią, ile 8 osób, no połowę mają w kuli ziemskiej. Może oni będą ten kryzys, tak, żeby być jeszcze bogatszym. Tak więc, pytanie retoryczne, może. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś głosy retoryczne z sali na zakończenie? Jeżeli nie, panowie, serdecznie dziękuję. Dziękujemy państwu za tą cierpliwość. Dziękujemy.